Prawo i sprawiedliwość w ramach Zjednoczonej Prawicy rządzi od 2015 roku, cztery lata temu przed wyborami parlamentarnymi, przypominając obietnice PIS, te zrealizowane i niezrealizowane. Wyjaśniłem wam dlaczego nie oddam swojego głosu na te ugrupowanie. Dzisiaj zrobię to samo, zaczynając od spełnionych obietnic premiera Mateusza Morawieckiego oraz całego obozu zjednoczonej prawicy. W 2019 roku PiS przedstawił 5 punktów, które zostaną zrealizowane w ciągu pierwszych 100 dni ich rządów. Można powiedzieć, że wszystkie te punkty zostały zrealizowane. Mały ZUS dla firm, kontynuacja wypłaty 13. emerytury, która obecnie wpisana jest jest w ustawie na stałe, a w 2021 roku wypłata 14. emerytury, która obecnie również jest wpisana na stałe, chociaż tylko dla seniorów z najniższą emeryturą. Pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia. Jeśli chodzi o program budowy 100 obwodnic, to został wprowadzony i ma zostać zrealizowany do 2030 roku. Fundusz 100 obwodnic bo obwodnice są bardzo ważnym programem, który ma zapewnić lepsze warunki tworzenia miejsc pracy, tworzenia przedsięwzięć. Inwestowania przed przedsiębiorców. Wyrównanie dopłat dla rolników do średniej Unii Europejskiej. Obietnica została prawie w 100% zrealizowana, ale dopiero w 2022 roku. Oprócz tego PiS spełnił jeszcze parę innych obietnic. Rozwój programu Czyste Powietrze czyli dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Podniesienie limitu ryczałtu do 1 miliona euro. Podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z 250 tysięcy euro do miliona euro, a w przyszłości do 2 milionów euro. A więc mniejsza biurokracja, mniejsze podatki. Obecnie są to już 2 miliony euro, a rząd przygotowuje się do podniesienia limitu do 3 milionów euro. Przekop mierzej Wiślanej, tunel pod świną w Świnoujściu, budowa Baltic Pipe. Utworzenie polskiego holdingu spożywczego, system kaucyjny na butelki plastikowe, zaostrzenie polityki karania pijanych kierowców, program bezpiecznej infrastruktury drogowej, wzrost minimalnej emerytury. W tej chwili najniższa emerytura wynosi 1100 zł. Ten proces będzie kontynuowany. Kolejna podwyżka. 1200 minimalnej emerytury. Od 2019 roku minimalna emerytura wzrosła z 1100 zł do prawie 1600 zł brutto. Utrzymanie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przywróciliśmy wiek emerytalny i on oczywiście będzie utrzymany. 60 lat dla pań, 65 lat dla panów. I dobrowolność. Jeżeli chcecie, możecie przejść na emeryturę. Nikt Was do tego nie będzie zmuszał. Teraz przedstawię obietnicę częściowo spełnionej w realizacji. Na koniec 2020 roku. Czyli za kilkanaście miesięcy minimalna pensja będzie wynosiła 3000 zł. Na koniec 2023 roku minimalna pensja będzie wynosiła 4000 zł. Minimalna pensja rzeczywiście mocno wzrosła od 2019 roku, ale w obecnym 2023 roku nie osiągnęła poziomu 4000 zł brutto. Poziom ponad 4000 zł brutto pensji minimalnej zostanie najprawdopodobniej osiągnięty w przyszłym roku. Projekt Via Carpatia, czyli droga z Litwy do Grecji przebiegająca przez wschodnią Polskę, podobnie jak centralny port komunikacyjny, jest w trakcie realizacji. Blok węglowy Ostrołęka C. Cała koncepcja tej inwestycji się zmieniła i w 2021 roku doszło do rozbiórki bloku węglowego, by na jego miejsce powstał blok gazowo-parowy. Utworzenie społecznych agencji najmu. Są to instytucje, które dzięki preferencyjnym rozwiązaniom podatkowym oraz gwarancji długookresowej umowy, będą mogły dzierżawić lokale z rynku po niższych cenach, a następnie wynajmować je wskazanym przez gminę lokatorom. Obecnie takie agencje są tworzone, ale żadna jeszcze nie działa. Teraz całkiem długa lista niespełnionych obietnic. Budowa fabryki samochodów elektrycznych i zera milion aut elektrycznych na polskich drogach 5 tysięcy drewnianych domów dla rodzin 100 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Ostatecznie program został ogłoszony niewypałem przez samych rządzących i w związku z tym został zamknięty. Przyznaję to. Przez nikogo nie pytany, przez nikogo nie przyciskany, że nie wszystko się nam udało. Myśmy na przykład w ramach polityki społecznej zapowiadali też przełom w polityce mieszkaniowej. I chociaż w tym roku prawdopodobnie będzie 270 tysięcy mieszkań i to jest rekord, licząc od 1989 roku, ale to ciągle jest mniej niż w najlepszym roku Gierka, wtedy było 297 tysięcy. Oczywiście mieszkań gorszych, mniejszych. Gorszej jakości, ale jednak 297 tysięcy, to jednak w ramach mieszkania Plus udawało, udało się wybudować albo jest w budowie tylko 40 tysięcy, a powinno być 400. Uchwalenie piątki dla zwierząt. Bon mieszkaniowy. W ramach bonu mieszkaniowego single mieli dostać 5 tysięcy złotych, bezdzietne małżeństwa 10 tysięcy złotych, a rodziny wielodzietne nawet 100 tysięcy złotych. Program Batory, czyli budowa polskich promów. Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej. Pełne oskładkowanie umów śmieciowych. Ochrona polskiej ziemi przed masowym wykupem przez cudzoziemców. Niestety sprzedaż ziemi cudzoziemcom była za rządów PiS rekordowo duża. Redukcja administracji dzięki temu osiągnięcie miliardowych oszczędności. W 2019 roku na administrację publiczną wydano prawie 15,5 miliarda złotych. W następnych latach wydatki rosły. W 2020 roku ponad 26 miliardów, w 2021 roku ponad 32,5 miliarda, a w 2022 roku 34 miliardy 700 milionów złotych. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, przywracanie połączeń autobusowych i kolejowych. Kolej plus remonty dworców. Mamy w planach remonty kolejnych 150 dworców. Na kolejne lata i tworzymy fundusz Kolej Plus i fundusz remontowy dla dworców. Połączenia autobusowe, zwijane linie kolejowe, o czym już wspomniałem, to są nasze wielkie, cywilizacyjne projekty. Długość linii regularnej komunikacji autobusowej w kilometrach spadła z ponad 750 tysięcy kilometrów w 2015 roku do prawie. 395 tysięcy w 2022 roku. Liczba tych linii również spadła z ponad 14,5 tysiąca w 2015 roku do 9300 linii w 2021 roku. Jeśli chodzi o połączenia kolejowe, to tutaj nie było przełomu. Długość eksploatowanych linii kolejowych od 2015 do 2021 roku prawie się nie zmieniła. Dworców kolejowych. Trochę ubyło, z 632 w 2016 roku do 561 w 2022 roku. Kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości, skrócenie czasu rozpatrywania spraw. Te reformy, zarówno procedur, jak i pewnych instytucji. Tym reforma sądownictwa musi być kontynuowana. Średni czas trwania postępowań sądowych dosyć znacząco wzrósł. W sądach rejonowych postępowania sądowe w każdym rodzaju spraw trwają dłużej. Jeśli chodzi o czas trwania postępowań sądowych w sądach okręgowych, to krótsze są tylko sprawy karne i wykroczeniowe. Oprócz tego w trakcie obecnej kadencji PiS wprowadził następujące zmiany i programy. Dekoder plus, telewizor plus, sołtysowe plus, laptopy dla czwartoklasistów oraz ich nauczycieli, rodzinny kapitał opiekuńczy, bon turystyczny, 10 tysięcy złotych na wiejskie potańcówki, wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, bezpieczny kredyt 2%, jednak nie taki bezpieczny, bo po jego wprowadzeniu ceny nieruchomości wzrosły, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, Pierwszy próg podatkowy obniżony do 12%, drugi próg podatkowy niezmiennie wynosi 32%, ale płaci się go od 120 tysięcy złotych wzwyż. Tutaj trzeba przyznać PiS, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku to była genialna zagrywka. Z jednej strony odebrali opozycji możliwość grania niską kwotą wolną, która jeszcze do niedawna wynosiła 8 tysięcy złotych i nawet jeśli proponują w tej chwili 40 tysięcy złotych, no to już nie robi takiego efektu wow. Powiem więcej, jak koalicja obywatelska proponuje 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, to nawet niektórzy mówią, że jest to kwota wręcz absurdalna. Skoro przez tyle lat zarządów POPSL kwota wolna wynosiła troszeczkę powyżej 3 tysięcy zł, to jak oni w tej chwili chcą sprawić, żeby ta kwota wynosiła aż 60 tysięcy złotych? No i tak jak mówiłem, ta zagrywka jest dobra jeszcze z drugiej strony, bo ludzie w roku wyborczym dostali zwrot podatku i to często całkiem spory. Żeby jednak nie było aż tak kolorowo, to doszły też podwyżki podatków i wprowadzenie nowych podatków: podwyżka akcyzy na papierosy i alkohol, podatek od cukru, podatek akcyzowy na e-papierosy, składka zdrowotna na poziomie 9%, której nie można odliczyć od PIT, wyższa opłata paliwowa. Od 1 stycznia 2021 roku. Roku po czterech latach zawieszenia przywrócono podatek od sprzedaży detalicznej, czyli podatek handlowy. Podatek od serwisów VOD, podatek od małpek, opłata mocowa, wyższy abonament RTV, spółki komandytowe oraz w niektórych przypadkach spółki jawne zostały objęte ustawą CIT. Utrzymanie podwyższonych przez rząd POPSL stawek VAT, rekordowe podwyżki składek na ZUS. Jeśli chodzi o pomysł PIS na kolejną kadencję, to podczas ostatniej konwencji programowej PIS zaproponował następujące rzeczy: waloryzacja 500 plus do 800, plus, która jest już podpisana przez prezydenta i ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Darmowe autostrady w całym kraju, i to niezależnie od tego, czy są państwowe, czy prywatne. Darmowe leki dla seniorów 65 plus oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia to również zostało już zrealizowane. Program Przyjazne Osiedle, które przewiduje różnego rodzaju remonty w starych blokowiskach. Program Dobry Posiłek, czyli lepsze wyżywienie w szpitalach. Lokalna Półka. Ten program dzięki wprowadzeniu odpowiednich przepisów. Ma sprawić, że więcej żywności lokalnej znajdzie się na półkach sklepowych. Bon Szkolny Poznaj Polskę. Jego celem jest zapewnienie dwudniowych wycieczek edukacyjnych do ważnych w Polsce miejsc dla każdego ucznia w każdej polskiej szkole. Emerytury stażowe, zgodnie z programem, granica wieku konieczna do przepracowania, by otrzymać emeryturę, miałaby wynosić 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Oprócz tego jest jeszcze zapowiedź, Obrony gotówki oraz postawienie na inwestycje w zieloną energię Atom. Na koniec zostawiłem jeszcze parę afer rządu zjednoczonej prawicy, oczywiście nie wszystkich, bo nie mamy całego dnia. Niezliczone afery w trakcie pandemii, czyli m.in. lewe respiratory, maseczki z Antonowa za 5,5 miliona złotych, rozporządzenia niezgodne z prawem, nadmiarowe szczepionki warte miliardy złotych, które wylądowały w śmietniku, afera ze szpitalami tymczasowymi, wybory kopertowe Sasina za 70 milionów złotych, które nigdy się nie odbyły i za które nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Komendant główny policji strzela sobie na komendzie z Granatnika i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Pałowanie dziennikarzy na Marszu Niepodległości w 2020 roku. Villa Plus, afera wizowa, afera śmieciowa, afera zbożowa, afera Mejzy, nepotyzm w spółkach skarbu państwa. Cztery lata temu nie zagłosowałem na prawo i sprawiedliwość, głównie przez ich szeroki program rozdawnictwa. Filozofia PiS pod tym względem jest nam chyba wszystkim dobrze znana. Również w tej Lewicowej, nazwijmy to dawnej PPS-owskiej tradycji, tam rosła ta wrażliwość społeczna, jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej. To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego my myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko u filozofii prawa i sprawiedliwości obecna. To co pis zrobił przez ostatnie 4 lata, nawet przez ostatnie 8 lat i to co planuje na kolejną kadencję, Skłania mnie raczej ku temu, żeby na te ugrupowanie nie zagłosować. Rozdawnictwo, podwyższanie podatków, danin, składek, wprowadzanie nowych, nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa, afery i do tego brak jakichś poważnych reform w NFZ czy ZUS. Oczywiście to nie wszystko, bo była jeszcze pandemia wiadomego wirusa i reakcja władz na tę nową sytuację była fatalna. Zamykanie lasów, cmentarze, zamykanie dzieci w domach, segregacja sanitarna i ściganie obywateli na pustych ulicach za to, że nie mają założonej maseczki. Tego było o wiele, o wiele więcej, ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo wielokrotnie o tym mówiłem. 200 tysięcy nadmiarowych zgonów jest smutnym podsumowaniem tej porażki rządu i moje obawy polegają na tym, że jeśli ten rząd się utrzyma, a spotka nas kolejna pandemia to prawdopodobnie działania rządu będą bardzo podobne. Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to tutaj również jestem krytyczny wobec rządu, który w tym temacie prowadzi politykę romantyczną, a nie politykę interesu. Przekazywanie bez większej refleksji całego naszego sprzętu, co prawda starego, ale jak widać, nadającego się do odparcia ataku, było w mojej opinii bardzo nieodpowiedzialne. Nowy sprzęt może do nas dotrzeć za 5-10 lat. I do tego momentu będziemy militarnie bardzo osłabieni. Ludzie mówią, że nie ma się o co martwić, bo przecież NATO nas obroni. No to po co była ta cała gadka, że Ukraina musi wygrać? I my musimy robić wszystko, żeby Ukraina wygrała, bo po niej my będziemy następni. No skoro jest NATO. To w czym problem? Do tego dochodzi żadna lub bardzo słaba kontrola ze strony państwa, jeśli chodzi o przydzielanie uchodźcom z Ukrainy różnego rodzaju pomocy społecznej czy socjalnej. A, no i jest jeszcze kapitulacja polskiego rządu i polskiego prezydenta przed Ukrainą i chyba nie tylko przed nią. W sprawach polityki historycznej. No i w końcu, kończąc ten temat, należałoby wspomnieć o przewodowie zaginionych rakietach i o helikopterach białoruskich latających nad głowami Polaków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje mi się, że tutaj nie ma o czym dyskutować. Partia, która masowo wprowadza rozdawnictwo, komplikuje prawo podatkowe i nie potrafi się prawidłowo zachować w sytuacjach kryzysowych. Za której rządów inflacja jest na rekordowo wysokim poziomie, podobnie jak liczba zgonów. A liczba urodzeń jest na rekordowo niskim poziomie. Zjednoczonej prawicy nie można jednak odmówić, że większość swoich obietnic spełnia. Co prawda częściowo na kredyt, bo deficyt budżetowy w przyszłym roku to około 165 miliardów złotych. Co prawda częściowo poza budżetem, bo jak wykazały kontrole NIK, premier Mateusz Morawiecki tworzy sobie drugi budżet poza kontrolą parlamentarną, który może wynosić nawet 300 miliardów złotych, no, ale jednak częściowo swoje obietnice spełnia. Wydaje się, że gorzej być nie może i pewnie reszta partii ma o wiele lepsze pomysły dla Polek i Polaków. No, niestety muszę Was zmartwić, bo prawie wszystkie pozostałe ugrupowania mają bardzo podobną filozofię rządzenia państwem. Jakie jest Wasze zdanie na temat rządu Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości? Czy zamierzacie oddać na te ugrupowanie swój głos? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.